To jest zwycięstwo nasze, wiara nasza. Te słowa z listu świętego Jana przychodzą mi na myśl i cisną się do serca, gdy staję wraz z wami na tym miejscu, na którym dokonało się szczególne zwycięstwo człowieka przez wiarę. Przez wiarę, która rodzi miłość Boga i bliźnich. Jedną miłość. Miłość największą. Taką, która gotowa jest życie położyć za brata swego. A więc zwycięstwo przez miłość, która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa. To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na imię Maksymilian Maria. Nazwisko Kolbe. Z zawodu, jak pisano o nim w rejestrach obozowych, ksiądz katolicki. Z powołania syn świętego Franciszka. Z urodzenia syn prostych, pracowitych, bogobojnych ludzi, włókniarzy z okolic Łodzi. Z łaski Bożej i osądu Kościoła błogosławiony. To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary. Wiary w Boga i wiary w człowieka. I na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa. Ludzkość w tym miejscu, które było zbudowane na nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii. W tym miejscu, które było zbudowane na okrucieństwie. Miejsce, do którego prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem Arbeit macht frei. Rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu. W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć 4 milionom ludzi z różnych narodów. Ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu za brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej ziemi i jest wśród nas. Czy tylko on jeden, Maksymilian Kolbe,
odniósł zwycięstwo, które odczuli natychmiast współwięźniowie i do dzisiaj odczuwa je Kościół i świat. Zapewne wiele zostało tu odniesionych podobnych zwycięstw, jak choćby śmierć w krematorium obozowym siostry Benedykty od Krzyża, karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu filozof, znakomita uczennica Husserla, która stała się ozdobą współczesnej niemieckiej filozofii, a pochodziła z żydowskiej rodziny zamieszkałej we Wrocławiu. Nie chcę zatrzymać się na tych dwóch nazwiskach, gdy stawiam sobie pytanie, czy tylko on jeden, czy tylko ona jedna. Ile tutaj odniesiono podobnych zwycięstw? Odnosili je ludzie różnych wyznań, różnych ideologii, zapewne nie tylko wierzący. Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każde z tych zwycięstw, każdy przejaw człowieczeństwa, które było zaprzeczeniem systemu systematycznego, zaprzeczenia człowieczeństwa. Na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej, zwycięstwa człowieka. Czy ktoś na świecie może się dziwić, że papież, który tu na tej ziemi urodził się i wychował, papież, który przyszedł na stolicę Piotrową z Krakowa, tej archidiecezji, na terenie której znajduje się obóz oświęcimski, że ten papież pierwszą encyklikę swojego pontyfikatu zaczął od słów Redemptor Hominis i że poświęcił ją w całości sprawie człowieka, godności człowieka, zagrożeniom człowieka, prawom człowieka wreszcie, niezbywalnym prawom. Godności, zagrożeniom, prawom, niezbywalnym prawom człowieka, które tak łatwo mogą być podeptane i unicestwione przez człowieka. Wystarczy ubrać go w inny mundur, uzbroić w aparat przemocy. Środki zniszczenia. Wystarczy narzucić mu ideologię, w której prawa człowieka są podporządkowane wymogom systemu.
podporządkowane bezwzględnie, także faktycznie nie istnieją. Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, że nieraz tutaj bywałem. Bardzo wiele razy. I wiele razy schodziłem do celi śmierci Maksymiliana Kolbe. I wiele razy klękałem pod murem zagłady. I przechodziłem wśród rozwalonych krematoriów Brzezinki. Nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież. Przybywam więc do tego szczególnego sanktuarium, w którym narodził się, mogę powiedzieć, patron naszego trudnego stulecia, podobnie jak 9 wieków temu narodził się pod mieczem na skałce Stanisław, patron Polaków. Ale przybywam nie tylko po to, żeby czcić patrona naszego stulecia. Przybywam, ażeby razem z wami, bez względu, jaka jest wasza wiara, jeszcze raz popatrzeć w oczy sprawie człowieka. Oczywiście, że przybywam, ażeby modlić się wspólnie z wami wszystkimi, którzy tu dzisiaj jesteście, i wspólnie z całą Polską, i wspólnie z całą Europą, Chrystus chce, abym, stawszy się następcą Piotra, świadczył przed całym światem o tym, co jest wielkością człowieka naszych czasów i co jest jego nędzą, co jest jego klęską i co jest jego zwycięstwem. Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach, w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Klęgam przy wszystkich po kolei tablicach Brzezinki, na których wypisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia w następujących językach: polskim, angielskim, bułgarskim, cygańskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hebrajskim, jidysz, hiszpańskim, flamandzkim, serbo-chorwackim, niemieckim, norweskim, rosyjskim, rumuńskim, węgierskim, włoskim. Zatrzymam się wraz z wami, drodzy uczestnicy tego spotkania, na chwilę przy tablicy z napisem w języku hebrajskim. Napis ten wywołuje wspomnienie narodu, którego
synów i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który jest ojcem wiary naszej, jak się wyraził Paweł Starszy. Tento naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie nie zabijaj, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. Wobec tej tablicy nie wolno nikomu przejść obojętnie. Jeszcze jedna tablica wybrana. Tablica z napisem w języku rosyjskim. Nie dodaję żadnego komentarza. Wiemy, o jakim narodzie mówi ta tablica. Wiemy, jaki był udział tego narodu w ostatniej straszliwej wojnie o wolność ludów. Wojnie o wolność ludów. I wobec tej tablicy nie wolno nam przejść obojętnie. I wreszcie tablica w języku polskim. Polaków zginęło czasu ostatniej wojny 6 milionów, 1/5 część narodu. Jeszcze jeden etap wiekowych zmagań się tego narodu, mojego narodu, o podstawowe swoje prawa wśród narodów Europy. Jeszcze jeden głośny krzyk o prawo do własnego miejsca na mapie Europy. Jeszcze jeden bolesny rozrachunek z sumieniem współczesnej ludzkości. Wybrałem 3 tablice. Należałoby zatrzymać się przy każdej. I tak też uczynimy. Oświęcim jest rozrachunkiem z sumieniem ludzkości poprzez te tablice, które świadczą o ofiarach, jakie poniosły narody. Oświęcim jest miejscem, którego nie można tylko
zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści, granice zniszczenia człowieka przez człowieka. Granice okrucieństwa. Oświęcim jest świadectwem wojny. To wojna niesie z sobą ów nieproporcjonalny przyrost nienawiści, zniszczenia, okrucieństwa. A jeśli nie da się zaprzeczyć, że objawia również inne możliwości ludzkiej odwagi, bohaterstwa, patriotyzmu, to jednak rachunek strat przeważa. Coraz bardziej przeważa. Im bardziej wojna staje się rozgrywką wyrachowanej techniki zniszczenia. Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Niech mi wolno będzie na tym miejscu powtórzyć słowa, które wypowiedział Paweł VI wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wystarczy przypomnieć, że krew milionów ludzi, że niesłychane i niezliczone cierpienia, że daremne masakry i straszliwe ruiny sankcjonują ten układ, który łączy was taką przysięgą, jaka winna zmienić przyszłą historię świata. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny. Pokój. Tylko pokój winien kierować tylko pokój. Tylko pokój winien kierować losami narodów i całej ludzkości. Jeśli jednakże to wielkie wołanie Oświęcimia, krzyk umęczonego tu człowieka, ma przynieść owoce dla Europy, a także dla świata, trzeba wyciągnąć wszystkie słuszne konsekwencje z deklaracji praw człowieka, jak do tego wzywał Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris.
Czytamy tam między innymi: deklaracja ta uroczyście przyznaje wszystkim bez wyjątku ludziom godność osoby ludzkiej. Potwierdza prawo każdego człowieka do swobodnego poszukiwania prawdy, do zachowywania norm moralności, do pełnienia sprawiedliwości, do wymagania warunków życia godnych człowieka. Są to prawa powszechne, nienaruszalne i niezbywalne. A ja wróciłbym jeszcze do mądrości starego mistrza Pawła Włodkowica, rektora Krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w XV wieku, który głosił, iż trzeba zabezpieczyć następujące prawa narodów do istnienia, do wolności, do niepodległości, do własnej kultury, do godziwego rozwoju. Gdzie mocniej działa siła niż miłość, pisze Włodkowic, tam szuka się tego, co stanowi własny interes, a nie Jezusa Chrystusa. I stąd łatwo odstępuje się od reguły prawa Bożego. Wszelkie jednak prawo potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju. Tak prawo naturalne, które głosi: czyń drugiemu to, czego sam pragniesz, jak i prawo boskie, które potępia wszelką grabież zakazem nie kradnij, a zabrania przemocy przykazaniem nie zabijaj. Ale nie tylko o prawo tutaj chodzi, ale także i przede wszystkim o miłość. O tę miłość bliźniego, której się wyraża i dochodzi do głosu miłość Boga. Ta miłość, którą ogłosił Chrystus w swoim przykazaniu, jakie każdy człowiek ma wpisane w swoim sercu, w przykazaniu, które sam Bóg Stwórca w tym sercu wyrzeźbił. Przykazanie to konkretyzuje się także w poszanowaniu drugiego, w poszanowaniu jego osobowości, jego sumienia. Konkretyzuje się w dialogu z drugim, w umiejętności poszukiwania i uznania tego, co może być dobre i pozytywne, także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych, a nawet w kimś, kto w dobrej wierze błądzi. Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego. Nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia. Za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci. To są myśli Jana 23, Pawła 6 o pokoju w świecie współczesnym. Słowa te wypowiada zaś ich niegodny następca.
ale mówi je równocześnie Syn Narodu. Syn Narodu, który doznał w swoich dziejach dalszych i bliższych, wielorakiej udręki od drugich. Pozwólcie jednak, że nie wymienię tych drugich po imieniu i nazwisku. Pozwólcie, że nie wymienię. Stoimy na miejscu, na którym o każdym narodzie i o każdym człowieku pragniemy myśleć jako o bracie. A jeżeli w tym, co powiedziałem, była także gorycz, moi drodzy bracia i siostry, nie powiedziałem tego, żeby kogokolwiek oskarżać. Powiedziałem po to, żeby przypomnieć, mówię bowiem nie tylko ze względu na tych, którzy polegli w 4 milionach ofiar na tym olbrzymim polu. Mówię w imieniu wszystkich, których prawa gdziekolwiek na świecie są zapoznawane i gwałcone. Mówię, bo obowiązuje nas wszystkich prawda. Mówię, bo obowiązuje mnie, bo obowiązuje nas wszystkich troska o człowieka. I dlatego proszę wszystkich, którzy mnie słuchają, ażeby skupili wszystkie siły w tej trosce o człowieka. Tych zaś, którzy słuchają mnie z wiarą w Jezusa Chrystusa, proszę, ażeby skupili się w modlitwie o pokój i pojednanie.
moi drodzy. Nic więcej do powiedzenia. Przychodzą mi tylko na myśl jeszcze słowa suplikacji. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, od powietrza, głodu, ognia i wojny. I wojny. Wybaw nas, Panie. Amen.